Przedłużający się rynek niedźwiedzia to jest scenariusz, który tak naprawdę już się zrealizował na rynkach surowcowych. Bardzo wiele surowców tanieje od kilku lat. Do tych surowców należy ropa naftowa, należą metale przemysłowe, także metale szlachetne. Waluty surowcowe są pod ogromną presją w ostatnim czasie, szczególnie, że w tym tygodniu światło dzienne ujrzały dane z chińskiego przemysłu. PMI 47 był to naprawdę katastrofalny wynik, który wskazuje, że chińska gospodarka się kurczy. Ogromne straty są wśród takich krajów jak Australia czy Kanada, które są gospodarkami surowcowymi, tak naprawdę żyją z eksportu do Chin. Jeżeli Chiny mniej surowców ściągają ze świata, to te gospodarki mniej surowców wysyłają, przez co mniej zarabiają. Dolar kanadyjski w obliczu takich ogromnych strat na rynku surowcowym jest na najgorszych poziomach od wielu lat w stosunku do dolara amerykańskiego. Tak samo wygląda dolar australijski. Chiny są głównym partnerem Australii. Tak naprawdę niskie ceny rudy żelaza, niskie ceny złota, niskie ceny platyny mocno wpływają na dolara australijskiego. Mamy też kwestię ropy. Ropy jest po prostu za dużo w porównaniu do tego, ile jest jej potrzebne, jaka jest jej konsumpcja. No i do tego wszystkiego najbardziej przyczyniają się kraje Bliskiego Wschodu. Pod wpływem bardzo niskich cen ropy, utrzymujących się poniżej 50 dolarów za baryłkę, wiele krajów mocno odczuje to na swoim budżecie. Przewodniczy tutaj Arabia Saudyjska. To oni rozpoczęli tą wojnę na rynku ropy ze względu na to, że jako największy wydobywca nie chcieli tego wydobycia w żaden sposób ograniczać. Teraz są przez to jednym z większych przegranych. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Arabia Saudyjska 2015 rok zakończy z deficytem. Z deficytem wynoszącym prawie 140 miliardów dolarów. O takich gospodarkach jak Rosja czy Wenezuela nie ma tutaj co mówić. One są pogrążone w głębokiej recesji. Jedyną gospodarką opartą na ropie, której te ceny ropy nie szkodzą za bardzo w tym momencie, jest Kuwait. My możemy przejść teraz do kolejnego surowca, jakim jest węgiel. Faktycznie, jeżeli chodzi o węgiel, to mamy do czynienia również z dużą produkcją w bardzo wielu miejscach na świecie, z pewną konkurencją cenową. Również mamy obawy dotyczące popytu na węgiel, ponieważ takie kraje jak Chiny, które generują największy popyt na węgiel na świecie, widocznie spowalniają gospodarczo, no i to ma ogromne przełożenie na te negatywne nastroje. Jest to problematyczne, szczególnie dla polskiej gospodarki. Jeżeli cena węgla spada, to dopłaty z budżetu do sektora węglowego będą większe, co też będzie wpływało na nasz budżet. No i dodatkowo jeszcze pojawiają się różne pomysły ekipy rządzącej, bądź tej ekipy, która chce rządzić, żeby ten sektor węglowy w jakimś stopniu ratować. Ratuje się sektor węglowy poprzez spółki energetyczne, które też przez to znacznie tracą na wartości. Więc tak naprawdę rynek surowcowy uderza wiele gospodarek od Australii do Kanady, no i godzi też w naszą polską gospodarkę, chociaż my nie jesteśmy głównym eksporterem surowców na świecie.